Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, że Mortgage Pre-Approval wcale nie oznacza pewności uzyskania finansowania? Przepisy w tym zakresie zmieniają się szybko i często, ale my pozwolimy Ci być z nimi na bieżąco. Po więcej informacji i pomoc, skontaktuj się z nami. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez telewizję Trwam. Od 17 lat w Polsce 24 marca decyzją Sejmu obchodzimy Narodowy Dzień Życia. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziała dziś rozszerzenie programu Za Życiem. Zmiany obejmą m.in. powstanie interdyscyplinarnych zespołów do spraw diagnostyki i terapii wad dziecka w okresie perinatalnym. Przede wszystkim dzisiaj musimy postawić na to, aby powstały zespoły diagnostyczno-terapeutyczne, które będą zajmowały się tymi dzieciątkami z wadami perinatalnymi, żeby te zespoły sprawnie działały, abyśmy mieli też sieć hospicjów, co najmniej na terenie każdego województwa i tych hospicja, aby sprawnie działały i miały zapewnione finansowanie nielimitowane. Bardzo ważna jest również edukacja w tym zakresie. Dlatego do liceów i techników w Polsce trafi 70 tysięcy książeczek Genezis, początek życia człowieka, mówi minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. W Narodowy Dzień Życia musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, czym jest życie. I to nie nasze życie, tylko nas wszystkich. W każdym etapie życie jest absolutnie najcenniejszą wartością. Wiem, jak bardzo ważne są działania wspierające życie, mówił do nas Polaków także ojciec święty Franciszek podczas dzisiejszej audiencji. Za wstawiennictwem Maryi, Matki Bożej, módlcie się, aby na całym świecie, w sumieniach, w rodzinach, w kościele i społeczeństwie odnawiała się wrażliwość na wartość życia ludzkiego na każdym etapie i w każdej kondycji. Z serca Wam błogosławię. In ogni etapa, in ogni condizione. Jutro w uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy obchodzili Dzień Świętości Życia. W środę 24 marca obchodziliśmy ustanowiony w 2018 roku przez Sejm Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. To właśnie 24 marca 1944 roku we wsi Markowa na Podlasiu Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów, Józefa, Wiktorię oraz ich 6 dzieci, a także ukrywanych przez nich 8 Żydów. W 2003 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką obchodzony jest 24 marca. Tego dnia przypada rocznica śmierci rodziny Ulmów, rozstrzelanej przez Niemców za ukrywanie 8 Żydów. Ten dzień jest wyrazem hołdu dla wszystkich obywateli polskich, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali i chronili Żydów, choć groziła im za to śmierć. Jeszcze raz to podkreślam, śmierć ich i całej rodziny. Mówił ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Nazwiska Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej znajdują się w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Podczas dzisiejszych uroczystości zostały odsłonięte kolejne tablice upamiętniające następnych 26 cichych bohaterów, którzy oddali swoje życie za bliźnich. Tadeusz Gawliński urodził się 7 października 1920 roku. Był rolnikiem z Rydzyny w gminie Strzegowo.
został aresztowany pod zarzutem ukrywania żydowskiego małżeństwa. Musimy poznawać sylwetki bohaterów i brać z nich przykład, podkreślał dyrektor i założyciel Radia Maryja i telewizji Trwam, ojciec Tadeusz Rydzyk. Niech to światło ratowania człowieka w okrutnym czasie okupacji niemieckiej przypomina wszystkim, że jesteśmy dziećmi jednego Boga. Jesteśmy siostrami i braćmi. I świadomość tego niech będzie wezwaniem do budowania świata bardziej ludzkiego. List w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister w jego kancelarii Adam Kwiatkowski. Terror nazistowski nie złamał jednak ducha wolności i morale naszego narodu. Mimo stałego zagrożenia Polacy udzielali schronienia i pomocy swoim żydowskim sąsiadom i znajomym. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin wskazał, że czas II wojny światowej był dla Polaków najtragiczniejszy, ale też pełen heroizmu. Dzięki tym setkom tysięcy Polaków, którzy nie bacząc na to, że groziła za to kara śmierci, nie tylko wobec nich, ale całych rodzin, podejmowało trud ratowania swoich żydowskich sąsiadów. Dzięki temu przeżyło wojnę w ukryciu około 30 do 40 tysięcy polskich Żydów. Pamięć o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej jest dziś bardzo ważna, zwłaszcza że dochodzi do zakłamywania historii. Nam Polakom próbuje się przypisać niemieckie zbrodnie. Liczby jednak nie pozostawiają złudzeń. Z 26 tysięcy uhonorowanych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, aż 25% stanowią Polacy. To tylko 7 tysięcy odznaczy. A Polaków ratujących Żydów, czy wolę nawet to sformułowanie, Polaków ryzykujących dla Żydów, ryzykujących swoje życie i swoich bliskich dla Żydów, było znacznie więcej. Heroizm Polaków nie tylko ratował Żydów, ale w świecie pogrążonym w wojnie przypomniał o zapomnianym człowieczeństwie, pokazywał, że są ludzie, którzy nie zrezygnowali z dobra. Z kolei w Warszawie w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym odsłonięto dziś tablicę pamiątkową ku czci Jana i Antoniny Żabińskich. To właśnie tu małżeństwo dawało schronienie tym, którzy nie widzieli już nadziei na przeżycie. Za sprawą Jana i Antoniny Żabińskich willa pod zwariowaną gwiazdą stała się azylem, gdzie znajdowali schronienie skazani na eksterminację Żydzi. Dla setek osób ogród zoologiczny był kryjówką przed tropiącymi ich zbrodniarzami. Wskazywał prezydent Andrzej Duda w liście na tę okoliczność. Z kolei w Pałacu Prezydenckim głowa państwa wręczyła odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej oraz pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach. To wielkie dzieło, mówił prezydent, zwracając się do uhonorowanych i ich rodzin. W piątek 19 marca rozpoczął się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Rodziny. Jego hasło Amoris Laetitia, czyli radość miłości, nawiązuje do papieskiej adhortacji o tym samym tytule. W tym samym dniu rozpoczął się tydzień modlitw o ochronę życia. Był głową świętej rodziny, opiekunem i wychowawcą Jezusa. Dziś cały Kościół powszechny czci świętego Józefa. Dwa krakowskie kościoły zostały ogłoszone sanktuariami świętego Józefa. Chodzi o kościół świętego Józefa w Podgórzu i kościół karmelitów bosych. Uroczystością przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Ale właśnie dlatego, że rodzina jest w centrum całych dziejów ludzkości i w centrum dziejów zbawienia, właśnie ona znajduje się w centrum ogromnych zmagań. W archidiecezji warszawskiej nowym sanktuarium ustanowiono kościół świętego Józefa Oblubieńca na Kole. Uroczystością przewodniczył metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. I to jest zadanie dla księdza proboszcza i kustosza, dla duszpasterzy, którzy są i będą w tej parafii. I to jest zadanie dla was, parafian, ale także to jest zadanie dla tych wszystkich, którzy będą tu przychodzić, aby się modlić przez wstawiennictwo świętego Józefa i poznawać jego życie, a równocześnie działać w duchu takich postaw i tej postawy,
którą prezentuje dla nas wszystkich wielki patron na trudne czasy, a pewnie takie mamy, święty Józef. Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka przeżywamy aktualnie rok świętego Józefa. Dzisiaj przypada piąta rocznica ogłoszenia adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Amoris Laetitia o miłości w rodzinie. Jubileusz ten zbiega się z inauguracją ogłoszonego przez papieża roku rodziny. Specjalnego błogosławieństwa na ten czas udzielił Ojciec Święty Franciszek. Niech Maryja, Królowa Polski, wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa. Rok rodziny to wyjątkowe wydarzenie dla całego Kościoła. Potrwa do 26 czerwca 2022 roku i zakończy się 10. Światowym Spotkaniem Rodzin w Rzymie z Ojcem Świętym. Dzisiejsza uroczystość świętego Józefa rozpoczyna także Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Tydzień Modlitw o Ochronę Życia zakończy się 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Decyzją świętego Jana Pawła II jest to Dzień Świętości Życia. Dzisiaj także w dniu wspomnienia świętego Józefa Straż Narodowa zorganizowała męską drogę krzyżową. Której za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Męska droga krzyżowa to także wynagrodzenie Panu Bogu za profanowanie kościołów i publiczne znieważenie świętych, dla nas chrześcijan, symboli. Pomimo obowiązujących od tygodnia w całym kraju obostrzeń, liczba zachorowań na koronawirusa zmniejsza się tylko nieznacznie. Minister zdrowia apeluje o odpowiedzialność, natomiast przedsiębiorcy oczekują wznowienia działalności. Rząd przekonuje, że systematycznie zwiększa liczbę łóżek covidowych, a wpływ na sytuację epidemiczną ma brytyjski wariant wirusa. W tej chwili już szacujemy, że w skali ogólnopolskiej udział tego wirusa to jest mniej więcej między 60 a 80%. Epidemie mają zahamować szczepienia. Wykonano ich już prawie 5 milionów wśród najbardziej narażonych na zakażenie grup społecznych. Dodając do tego ponad 1,5 miliona ozdrowieńców, wychodzi całkiem spora grupa odporna na koronawirusa. Dlatego przedsiębiorcy nie rozumieją ponownego lockdownu. Gdybym nie był na emeryturze, którą za 40 parę lat se wypracowałem w tym kraju, to jest 1300 zł na rękę, to byłoby bardzo ciężko. Pracowników pozwalniałem, wszystko zamknięte i tyle. Gastronomia zamknięta jest już prawie 5 miesięcy, podobnie siłownie i firmy eventowe. To jest zawsze balans pomiędzy możliwościami ekonomii naszej. Nie umieramy jeszcze szczęśliwie z głodu. Wybór między lockdownem a większą liczbą ofiar jest trudny, ale nie możemy dopuścić do załamania służby zdrowia, zaznacza ekonomista dr Arkadiusz Babczuk. Wyniki gospodarcze można poprawić po pandemii. Bez wątpienia niezwykle istotnym elementem rozwiązań antykryzysowych powinny być rozwiązania podatkowe. Mają w wymiarze ekonomicznym po prostu pozostawić pieniądze w rękach polskich konsumentów. Rząd liczy na to, że trzecia fala epidemii minie jak najszybciej i już na przełomie maja i czerwca powrócimy przynajmniej do częściowej normalności. Do tego czasu musimy uzbroić się w maseczkę, płyn do dezynfekcji i cierpliwość. Dla informacji dnia Konrad Janik. Od minionego poniedziałku obowiązują nowe obostrzenia dotyczące szkół. Uczniowie klas od pierwszej do trzeciej, którzy dotąd uczyli się stacjonarnie, przeszli na naukę zdalną. Od dziś wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą ponownie kształcić się na odległość. Ma to związek z sytuacją epidemiczną, która jest coraz gorsza. Utrzymane zostają natomiast dotychczasowe regulacje organizacji praktycznej nauki zawodu, a także placówek specjalnych. Dyrektorzy szkół mogą nadal organizować uczniom klas ósmych oraz maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Z kolei oddziały przedszkolne funkcjonują normalnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1-3, dzieci osób zatrudnionych w podmiotach działających na rzecz walki z pandemią, między innymi ze środowiska medycznego, będą organizowane na wniosek rodziców. Polska jest silnym i niezawodnym państwem sojuszniczym.
Tak sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skomentował decyzję polskiego rządu o wysłaniu misji medycznej, która zaszczepi pracowników kwatery głównej Sojuszu w Brukseli. W czwartek do Brukseli uda się 20 polskich medyków, którzy w ciągu 3 dni zaszczepią około 3,5 tysiąca pracowników kwatery głównej NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg podkreślił, że Polska jest ważnym państwem członkowskim, które jest gotowe wspierać wysyłki NATO na wiele różnych sposobów. Dodał, że szczepionki pozwolą na normalną pracę w kwaterze głównej Sojuszu. Solidarność i odporność leżą w sercu naszego Sojuszu i to dokładnie pokazuje polska oferta. Polska jest silnym i niezawodnym państwem sojuszniczym, które dostarcza wsparcia w postaci sprzętu medycznego, personelu i ekspertyz wielu innym sojusznikom i partnerom od początku pandemii. Wcześniej Polacy wspierali m.in. Włochów, Hiszpanów, Brytyjczyków czy Słowaków. Minister Michał Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw programu szczepień, zapewnił, że operacja medyczna w Brukseli nie spowoduje jakichkolwiek opóźnień w podawaniu szczepionki w kraju.